tak zwany divot, nie? Ten kawałek trawy, który wyrwałeś, czyli to, to jest tak zwany divot. I to właściwie trzeba robić podczas grania w golfa, tylko chodzi o to, że ten divot masz wyrwać za piłką, a nie przed. Otwórz sobie tymi drzwi, które wchodziliśmy, nie tymi, tymi. Od razu na lewo. Na greenach tu ludzie wygrywają turnieje, bo strzał trzawiony z 1,5 metra może ci dać wygraną i kończysz i na koncie ci ląduje 4 bańki dolków. Albo nie trafiasz pata z 0,5 metra, wylądujesz w dogrywce, idzie stres. Ja biorę Johna Deera, nie? A jak masz na imię? Kacper. Kacper, miło cię poznać. Cześć. Cida Produkt. No, zgadnij. No, zaczęło się praktycznie od dziadka Nicofora, bo on w wieku tam już 15 lat podrobił dokumenty, żeby pracować na kopalnie, bo w rodzinie pożar i była taka bieda, że nie było za co żyć, dlatego zaczęliśmy sieć warzywa. Wow. Kto to jest? Mój tatuś i jego brat Stanisław. Razem tworzą gospodarstwo. Dzień dobry. Znamy pana z kalendarza? Kurczę, same znane twarze z kalendarza Dida. Biedronka zamówiła 10 tirów marchewki, ładujemy 10 tirów marchewki. Słuchaj, a mi kiedyś kolega powiedział, że w Hiszpanii marchewka jest uważana za owoc. Nie wiem, czy to jest prawda. XD, nie wiem. Moją dziewczynę. Pozdrawiam. Czekaj, dam się do telefonu. Go nie patrz, jak się nazywa. Halo, cześć. Pozdrawiam. No siema, siema. No co tam, co tam. Fajnie ten chłop? Strugasz marchewę? Idzie syn właściciela, to tu wszyscy muszą tam, nie? Mamy typowo sprzedaż takich produktów, to wyprodukujemy ten. Zajebiście od rolnika, no i taniej dużo jest, jak w sklepie na przykład. No. Tam jest jeszcze na następny. Właśnie też, jakbyście zrobili gangsterskie przykłuce. Ogarniasz rolnictwo. W niewielkim. Bo wiesz, przyjeżdżają do mnie ludzie, laicy jacyś. I jestem w szoku, do czego to służy, dlaczego tak długo pracuję, dlaczego od 6 do kurde 10 czasami latam tu, biegam, w polu siedzę. Co mówisz? Z pszenicy się robi chleb. A. Nie, w tym roku mieliśmy dosyć dużo pszenicy. Produkty nasze, lokalne, takie powiedzmy z ziemi pszenickiej są oblaty, żurki, fajnie, fajnie. Makarony. Więc to tu idziemy u nas wszystko kupić. To mogliśmy być my, but you play. Sławek, zatykaj! Tutaj mamy akurat 3000 na ziemniaczka, w drugiej komorze jest drugie tyle i tak to wygląda na tej wsi. Ja nie zjadłeś ziemniaków najwięcej. Aha! Kto ma największego? Ja poradzę sobie. Zajebiście. I co tu jest na tym? To jest nawigacja, że komu emisja będzie w polu, co nie? A, tak, to. A ty jeździsz też? Tak umiesz operować? No dlatego to jest to potem jara. No ja nie siedzę i mnie to jara. Widzisz, czekaj, czekaj, zaraz. Dwa lata w symulator farmę, 200 co rok, co dwa lata nowa wersja, a teraz przyjeżdżam do Kacpra i sobie z tu prawdziwymi maszynami jeżdżę za darmo, jeszcze czasami odda za tą kawę. Ale w chipsach może znalazłeś? Co? W chipsach nie znalazłeś prowadzę nigdy? Kurde. Na te wszystkie marchwy, pietruszki, buraki.
Mniej więcej. Jest, żeby z duszą. No okej. Okay. No. To jest pierwszy prowadzony przeze mnie pojazd mechaniczny w życiu. No nie licząc jakiegoś tam skuterka, nie? Ale taki pierwszy duży. Damy skuterko. It ain't much, but it's honest work. Bravo! No to w telewizji jest, w gazetach wszędzie. Kupuje na przykład platforma jakaś na 100 ton, platforma taka dystrybucyjna 100 ton powiedzmy marchewki od nas dysponuje, co nie, że na Tesco tam. No i tu jest pierwszy zakład ogrodniczy, to jest siostra mojego taty. Cześć. Ktoś mi ostatnio napisał w komentarzu, że traktuje miejsca, które odwiedzamy przedmiotowo. To jest strasznie dziwne zdanie w ogóle. Nie? Tak, dopiero teraz musisz na tym miejscu musisz okazać należyty szacunek temu miejscu i nie traktować tutaj tych róż przedmiotowo. Ja każde miejsce szanuję, nie? Tak. O ja pierdzielę. Teraz dostałem światło. Jedna żarówka to macie 1 kW mocy elektrycznej, czyli tak naprawdę dwie lampy to jest wasz piekarnik w domu, tak? No. Czyli urządzenie, które najwięcej bierze, nie? No a potem ci ludzie... 3 hektary pod szkłem. A potem ci ludzie mówią, gaś światło w domu, tak. No, żeby ratować planetę, dla nas, nie? Tak, dla nas po prostu te wszystkie podniesienie kosztów to jest po prostu masakra, nie? Energia elektryczna. Na przykład wiemy dokładnie, ile musimy dodatkowo podlać, czyli macie 24 studnie pomiarowe, cały system jest do zarządzania po prostu produkcją. A wejdziesz sobie, Klaudia, tutaj? Ja? Tak, ja ci jeszcze zrobię. Dobra. Powiedz co mam robić, bo... Nic. Wchodzi i potem idzie na maszynę. Zarządzania całą produkcją. Każdy aspekt jest tutaj możliwość po prostu sprawdzenia, czyli sterujemy podlewaniem, ogrzewaniem, wizualizację, to jest wszystko, nie temperatury, wykresy ci mogę pokazać, no. To nie wiem, czy to się... Słuchajcie... O, tutaj są ładne te pomarańczowe, nie? Tutaj. Po 20 sztuk, no. I one wiąże, obcina i gotowa taka paczka wychodzi i łapa będzie zaraz widzieć. Widzicie, patrzcie, łapa chwyta, puszczę na taśmę. Tyle róż wypuszczacie dziennie? Ciężko powiedzieć, no to są tysiące, nie? Także no... Ale ile? 69 tysięcy? To wszystko zależy, nie? Od, bo to jest tak. W zależności od, bo róże rosną. Spoko, sorry, że tak krótko ja mówię, ale roboty mam już umierać. Ta osoba zostaje z nami, on tu się parę godzin będzie. Bardzo dziękuję. Ale bardzo dziękuję. Może wytrzymają. Ile trzymają? Magazyn musi, słuchajcie, to wszystko zależy. To jest, ja mówię, to wszystko zależy od, trzeba podciąć i zbić końce najlepiej. Ja wam jeszcze dam taki preparat, taki Red Bull dla was. Red Bull dla tych. Dla kwiatów. Zaraz mam. Smaczny kawusi. Dzięki. Kurde, zajebista. Ale jaki miał w tym wszystkim entuzjazm? No. Panie Krzysztofie, którędy idziemy? Panie Krzysztofie? Proszę tutaj. Dobrze. Kurde. Będziemy teraz jechać tirem pełnym marchewek na pole. Marchewek. Na dwór się mówi. A ja ujeżdżacie, policzy trzeba ciągnąć was. Nie, no nie jedziemy. Dobra. Ha ha.
No dawaj, nie wstydź się. Zrobimy takie triki. Gdzie mam patrzeć? Gdzie mam patrzeć? W obiektyw. A tutaj jest w ja to już nie będę odpalać swojego, więc zostawię robotę profesjonaliście, tak, żeby... Farmerowi, nie mylić z innymi profilami bardzo podobnymi. Farm Air. Jak farma powietrze. Dobra, a zabez ręki. Tutaj czas stopiła. Także jak się zakopiecie... To jest marchewka Origins. Do dołu to marchewkę podważa. Tu torpedy hydrauliczne naprowadzają na pasy. Pasy już pytają. Idzie do góry. Rolki oczyszczają wstępnie z ziemi. Głowice ogławiające ogławiają z naci. Korzeń marchi spada na taśmę. Na przyczepę. Marchewka bardzo mnie zaskoczyła. To jest jedna z lepszych w ogóle atrakcji tego tripa. Całego wyjazdu. No. Wszystkie mówię zdjęcia. Jak się nazywa? Wojna motyli. Wojna motyli jedna, a druga nie pamiętam. One są z Katowic sobie, no. Pozdrawiamy. To jest scena jak z filmu akcji, nie? Kurde. Dzięki, jasne, pewnie. Wszystkie podeszłem do sztalinka i... Ubieraj, bo cię przebieje. Jestem godzien? Będziesz chory. Myślisz, że jestem godzien? Trochę popracowałeś. Wojtuś, a ty przyjeżdżaj. Ach, ten Kasper i jego marchewki, patrzcie jak jedzie. To jest dla mnie super, że kiedy poznałem tą rodzinę i zatrudnili mnie na stanowisko fotograf, droniarz, farmer, to... Które już niedługo będzie, wiesz, może troszeczkę... Już cię wygryziemy z tego, nie? Tak, ale no właśnie to jest super, że tam jedzie tata kombajnem, siostra Kacpra jedzie tirem, Kacper pojechał tirem, mama jest w Katowicach i ogarnia sprzedaż i każdy tutaj pracuje, pomimo tego, że jest to wielka firma, setki pracowników, 13 John Deere'ów, 3 kombajny. Czuję trochę bezużyteczny w tym momencie na tym polu. Nie no wiem, ja czy... nie, bo ja jestem żywą reklamą, to może ty się czujesz. Tak, się dobra, ja w sumie jakieś zdjęcia zrobię. Żegnaj Bałtyk. Żegnaj. Cześć Bałtyk. Do zobaczenia. Dzisiaj jestem farmerem. Farm Air? To jest inna osoba czy zupełnie. Drone Farm Air. Nie mów, nie mów. Wytnij to, Krzysiu. Dzisiaj jestem farmerem. Wczoraj byłem radziowcowym przedwczoraj. Jedyny taki profil. Jedyny. Farm Air. Wszystkie inne są podjebane, pamiętajcie. Pamiętajcie. Farm Air. Farm Air był pierwszy. Rolnictwo z drona. Elo.